Wczoraj nasze urodziny otwierał zastępca pani prezydent Wojciech Jagiełło. Dziś pani prezydent kilka słów wakacyjnie, urodzinowo do państwa. Dobry wieczór, Kędzierzyn Koźle. Podobno nie było słychać. Wszyscy, nawet ci, którzy są koło karuzeli. Dobry wieczór, Kędzierzyn Koźle. Witam wszystkich w czasie obchodów 40. rocznicy połączenia Kędzierzyna z Koźlem. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić, że się już wczoraj świetnie bawiliście, ale to nie koniec. Urodziny dopiero kończą się 15 października i 15 października zapraszamy do hali Azoty, ale zupełnie inna muzyka, to już będzie Filharmonia. Ale na dzisiejszy wieczór życzę wszystkim świetnej zabawy. My również życzymy, mam nadzieję, że wszyscy razem, jak jedna wielka, wspólna rodzina kędzierzyńsko-kozielska, za moment naprawdę oddamy się pięknym, pięknym rytmom. Pani prezydent, mam propozycję, zostańmy jeszcze przez moment wszyscy, zejdziemy w trójkę. Ja stanę w środku, żeby było geometrycznie i prawidłowo. Bo to też i pięknie oglądać mieszkańców naszego miasta z tej perspektywy. Jest ich tak wielu i tak radosnych. Być może za chwilę będzie również gorzko, zobaczymy. Na pewno będzie niezwykle słodko i melodyjnie. Proszę państwa, przed wami... Ta pauza nie była zamierzona, bo zastanawiałem się, co powiedzieć. Przed wami historia światowej muzyki pop. Dźwięki, które państwo usłyszą za chwilę, zapadają w pamięć. Ktoś, kto je usłyszał w latach 70. i 80., do dziś je pamięta. Niezliczona ilość miłości rozpoczęła się na całym świecie do dźwięków tej kapeli. Niezliczona ilość złamanych serc słuchała i szlochała w oczekiwaniu na swojego ukochanego do melodii i słów, które Jeff Lynne lata temu napisał i które są przebojami do dziś. Mała prywata. Mam kilka czarnych płyt winylowych tej grupy. One są stare, one pochodzą z lat 70. i 80. Od czasu do czasu puszczam je na swoim gramofonie. Tam nie ma złej piosenki. Tam nie ma złej piosenki. Ta grupa tworzyła tylko i wyłącznie przeboje. I dlatego po tylu latach możemy zaprosić tu w Kędzierzynie Koźlu ludzi, którzy przypomną nam piękną młodość w latach 70. i 80., a ci, którzy wtedy dopiero na świat przychodzili, mają okazję poznać gigantyczne, nieprawdopodobne dźwięki rock'n'rolla, muzyki klasycznej, muzyki pop. Czasem zahaczali o disco, ale to wszystko było tak fantastycznie zaaranżowane, że do dziś pamiętamy to, co działo się wtedy. Świat oszalał na punkcie grupy Electric Light Orchestra wtedy, a my dziś oszalejmy. Szanowni państwo, Phil Bates i Electric Light Orchestra Classic przed wami z okazji 40. Kędzierzyna Koźla. Pani prezydent powiedziała o zakończeniu tych obchodów w październiku, o wielkim koncercie w hali Azotor, koncercie muzyki klasycznej. I właśnie dzisiaj połączenie dzisiejszego dnia rock, potem klasyka. Ten zespół łączy rock i klasykę. A ja muszę powiedzieć, że ubrałam dzisiaj buty, w których tańczyłam dawno temu na dyskotekach i pokazałam zespołowi te buty i mówię, że ja tak tańczyłam, że to takie wspomnienia. A oni obiecali, że zagrają wszystkie utwory, które ja wytańczyłam podczas dyskoteki. I teraz już chyba możemy razem zapowiedzieć ten zespół. Uwaga, uwaga! Przed państwem wyjątkowy zespół. Ladies and gentlemen. Electric Light Orchestra. Classic. Thank you.
Dziękuję! Hello! Talk to me! Hello! Good to be here. We have some rock and roll for you. Thank you.
Happy Ocean.
Dziękuję. Bardzo dziękuję. Please say hello to my friend Ralph Vonberger. He's gonna sing this one for you. It's called Confusion. Anywhere the sun is shining, all around you.
famous intro. Let's see if you know this one. Musicians on the stage tonight, and we would like to give you a chance to hear a little more of what they can do. So for the next few minutes, please listen to the wonderful violin playing of Suzanne Philip.
Something Different Again. Very beautiful song. One of the many beautiful songs written by Jeff Lynne. And for this, I want you to say hello when she arrives to... Say hello to Joe! Hello, Joe! Hello, Joe! She's gonna help out on the voices, as usual. Beautiful song called, what's it called? Midnight Blue.
let's try this one. Down.
You've been fantastic. Thank you. Right, here's a song. This is a very famous ELO song. It has a little classical music and a little rock and roll. So thank you! We'll leave you with this one. Thank you.
Electric Light Orchestra Classic. Niezaprzeczalnie, że siódmym członkiem zespołu są mieszkańcy Kędzierzyna Koźla, więc liczymy na tego siódmego członka zespołu, czyli na was! Nasza grudniówka prawie się kończy, ale teraz wszystko zależy od was! Niech usłyszą nasze miasto, niech usłyszą naszych mieszkańców, niech zobaczą nasze dłonie! Wygląda na to, że jesteście nieprawdopodobnie skuteczni. Są specjalnie dla was i specjalnie na 40. urodziny naszego miasta. Thank you! Thank you.
Big Lions, the classic, Phil Bates, thank you very much. Naprawdę dali z siebie wszystko. Piękny, długi koncert i piękne nasze długie wspomnienia pięknych dyskotek, słuchajcie. Mam nadzieję, że będziecie odsłuchiwać tej muzy jeszcze bardzo, bardzo długo i nie zapomnicie i nauczycie swoje dzieci słuchać właśnie takiej muzyki.